dniach następuje ten Międzynarodowy Dzień Tańca, czyli gala baletowa, jakby wieńczenie tutaj soliści, a potem właśnie ten balet. Gwiazdami właśnie tych dwóch dni będzie pani Grażyna Brodzińska i pani Joanna Rawik, a także pani Anna Bajerska-Witcza, która obchodzi 30-lecie też pracy artystycznej w tym roku, który zresztą będzie chyba państwa gościem jutrzejszego wydania. Też będziemy mieć podwójne zaproszenia dla państwa na jutro oczywiście. Bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, które pan przyniósł, bo to jest nam niezmiernie miło, że właśnie widzowie ONTV będą mogli uczestniczyć w gali. Też nam również miło będzie gościć państwa. Tym bardziej, że miło nam gościć przed państwa ekranami właśnie i że możemy być w państwa domach. Mi jest również miło. Ja jeszcze się chciałam zapytać teraz, czego można życzyć tancerzom z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, pani Anno? Moim zdaniem nieustającej pasji, bo to jest najpiękniejsze w nas, myślę. Czyli ta pasja przede wszystkim. Tak. Dziękuję. A pani Łukaszu? Czego można nam życzyć? No dalsze... Wasze święto, więc... Wasze święto, dalszej odwitnej pracy. I co pokażemy ludziom na scenie, to dla nas będzie po prostu kontynuowanie naszej pasji. Czyli teraz jest taki czas, gdzie jest dużo pracy, tak? Owszem, jest dużo pracy. No ale na odpoczynek też jest zawsze. Na odpoczynek też jest czas. Okej. Okay. Bardzo państwu dziękuję. Naprawdę wszystkiego dobrego. Życzę państwu tutaj wytrwałości przede wszystkim do samej gali, a później już właśnie upragnionego odpoczynku. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Panie Rafale, również bardzo dziękuję. Tutaj tak przypomnę o dwóch podwójnych zaproszeniach dla widzów ONTV. Jeżeli wyślecie państwo SMS-a pod numer 7101 o treści ONTV.4, będziecie mogli państwo otrzymać dwa podwójne zaproszenia na galę baletową już 17 kwietnia o godzinie 17. Ja jeszcze będę mówiła o tym, także też zaglądajcie państwo na naszą stronę www.ontv.pl. Drodzy państwo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Bardzo. Ja zapraszam teraz na teledysk. Thank you.
wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Agencja Alnia. Instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe. Na ulicy Obornickiej 337. Związanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. A ja przypominam, mamy dwa podwójne zaproszenia dla widzów telewizji ONTV do Teatru Muzycznego na zbliżającą się galę baletową. Już 17 kwietnia o godzinie 17 jest to niedziela, więc mam nadzieję, że znajdziecie Państwo troszeczkę czasu, a warto, jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na takiej gali, nigdy nie widzieliście baletu, zapraszam bardzo gorąco, warto zobaczyć. 7101 o treści ONTV.4, dwa podwójne zaproszenia dla naszych widzów. Będą tutaj do odebrania w naszej redakcji w Kupcu Poznańskim na 5 piętrze. Jeszcze raz powtórzę, 7101 o treści ONTV.4, dwa podwójne zaproszenia na zbliżającą się niedzielną galę baletową, która odbędzie się o godzinie 17. Naprawdę warto. Zresztą też, drodzy Państwo, zaglądajcie na naszą stronę www.ontv.pl. Tam będą te zaproszenia właśnie na Was czekały. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj byliście z nami do samego końca, do godziny 19.30. Jutro również Gwiazdy Teatru Muzycznego. Bądźcie z nami już od godziny 18 do godziny 19.30. Natomiast w imieniu Marcina Zawady zapraszam na poranek w telewizji ONTV już o godzinie 9 rano. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do jutra.